W dniu dzisiejszym, 21 kwietnia, w murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbywa się Olimpiada Energetyczna. Wydarzenie to jest finansowane z funduszy norweskich w ramach projektu, w którym uczelnia nasza jest partnerem z gminą Miasto Krosno. Jednak Państwowa Akademia Nauk Stosowanych ma tradycję olimpiad energetycznych. Odbywały się one w poprzednich latach i celem tych konkursów jest propagowanie, promowanie szeroko pojętej wiedzy na temat energetyki. W dzisiejszych czasach, kiedy dotknął nas kryzys energetyczny, promowanie tej wiedzy i znaczenia energetyki w codziennym życiu nabiera większego sensu. Dlatego wiemy, że te trudne czasy mogą się stać dobrym okresem na podnoszenie świadomości społecznej, podnoszenie świadomości wśród młodzieży dotyczącej energetyki. Dzisiaj gościmy ponad 70 uczniów z szkół krośnieńskich. Swoją reprezentację wydelegowały Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie i Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie. Olimpiada tutaj organizowana przybliża pewne pojęcia energetyczne. To jest związane z programem nauczania naszej szkoły i cieszy się niezwykle dużą popularnością wśród naszych uczniów. Myślę, że takie dowartościowanie na uczelni wyższej, w której gościmy, jest dla nich na pewno jakimś przeżyciem i motywuje do zdobywania wiedzy, a także kontynuowania nauki na uczelniach. Miałem przyjemność poprowadzić wykład dla uczestników Olimpiady Energetycznej. Wykład dotyczył projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wymiarowania, tak by była ona z jednej strony energetycznie korzystna dla użytkownika i możliwie tania w eksploatacji, a z drugiej strony spełniała swoje zadanie. Wykład ten dotyczy wszystkich nas, jako że wszyscy borykamy się z kosztami energii używanej do ogrzewania budynków, stąd spotkał się z zainteresowaniem słuchaczy. Cieszymy się z tej licznej prezentacji, ponieważ uczelnia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie organizuje wiele konkursów, wiele wydarzeń mających na celu propagowanie wiedzy zarówno technicznej, jak i ekologicznej, jak i energetycznej. Także cieszymy się, że młodzież jest tym tematem zainteresowana, że chce się rozwijać i rywalizować w tym zakresie. Z tego miejsca zapraszam na kolejne edycje, zapraszam w przyszłym roku na Olimpiadę Energetyczną i inne konkursy organizowane w naszej uczelni.